Za chwilę będę rozmawiał z wicemarszałek Senatu Gabrielą Morawską-Stanecką o Lex TVN, demokracji i wolności słowa. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry panu. Sejm uchwalił na posiedzeniu z 11 sierpnia tak zwane Lex TVN. Jak pani ocenia tryb prowadzenia tych obrad? Mogę go ocenić z dwóch stron. Po pierwsze jako obywatelka, a po drugie jako prawniczka. Więc najpierw może ocenię go jako obywatelka. No, niewiarygodnie jawne łamanie prawa, łamanie regulaminu Sejmu, wszelkich procedur. Otóż PiS pokazał całej Polsce, milionom ludzi, że jeżeli traci większość w parlamencie, jeżeli przegrywa głosowanie, to pani marszałek znajduje powód, żeby dokonać reasumpcji tego głosowania. No w zasadzie tego powodu nie było, bo nawet pomyłka kogokolwiek w głosowaniu nie jest powodem do reasumpcji. Czyli ta władza pokazała, że nie cofnie się przed niczym, żeby przeforsować to, co sobie umyśliła. I to jest dramat, bo to może pokazywać naszemu społeczeństwu, że jesteśmy już bardzo daleko, jeżeli chodzi o rozkład państwa prawa, że w zasadzie u nas prawo to jest wola partii rządzącej i tylko tyle. Podstawowe instytucje państwowe i też parlament, czyli Sejm, został obsadzony przez ludzi, którzy wykonują polecenia, którzy tylko dlatego są tam na tych stanowiskach, że wykonują karnie i posłusznie polecenia i absolutnie nie robią sobie nic z tego, że prawo stanowi zupełnie co innego. No a jeżeli chodzi o to, o ocenę moją jako prawniczka, no ona jest jeszcze gorsza, dlatego że ja uważam, że wszystko to, co wydarzyło się po tym głosowaniu dotyczącym przerwy w obradach, jest po prostu bezprawne. Parlament nie miał prawa po przegłosowaniu tego obradować. A czy reasumpcję głosowania, której dokonała Elżbieta Witek, można uznać, jak określają to komentatorzy, za koniec demokracji w Polsce? Końcem demokracji w Polsce, panie redaktorze, to była sala kolumnowa. To 16 grudzień 2016, bo tam się zdarzyło coś bardzo podobnego. Przeniesiono obrady do sali kolumnowej i uniemożliwiono wielu posłom uczestnictwo w tym posiedzeniu. Uchwalono wtedy kilka ustaw, między innymi ustawę budżetową, ale również ustawę odbierającą służbom mundurowym emeryturę. I przecież sędzia Igor Tuleja, orzekając później, rok później, jako w sądzie okręgowym w Warszawie, zwrócił sprawę do prokuratury właśnie dlatego, że uchylił postanowienie prokuratury o umorzeniu postępowania, właśnie dlatego, że dopatrzył tam się znamion przestępstwa. I wtedy to już był koniec demokracji. Demokracja umiera po cichu. Demokracja umiera zawsze w asyście usłużnych prawników, sług systemu, a nasza demokracja umiera w taki sposób, że no jak gotująca się żaba, to społeczeństwo demokratyczne, ono po prostu nie widzi tego, że odbierane jest mu coraz więcej praw, dlatego że robi się to no już przez 6 lat w zasadzie, po trochu odcina się plasterkami, wodę się tej żabie podgrzewa. Jak ona się zorientuje, to już nie będzie mogła wyskoczyć, będzie martwa. Ustawa trafi do Senatu. Co Senat zrobi z tą ustawą? Wniesie do niej poprawki, czy odrzuci ją w całości? Oczywiście, że mogę wypowiadać się za siebie, ale koledzy moi z innych opcji politycznych, z innej partii tworzących demokratyczną większość w Senacie, mówią to samo, że ta ustawa nadaje się do odrzucenia. Oczywiście, jakby znowu to traktować ściśle prawnie, ale musielibyśmy wtedy żyć w państwie prawa, no to Senat w zasadzie nie powinien się zajmować tą ustawą, dlatego że została ona uchwalona w sposób bezprawny z pominięciem procedury, urągający procedurze. I ta ustawa po prostu nie powinna być przedmiotem obrad. No ale nie żyjemy w państwie prawa,
I my musimy, jak kilka razy się już zdarzało, na przykład przy wyborach prezydenckich w ubiegłym roku, my musimy kierować się polską racją stanu, czyli musimy tą ustawę wziąć pod obrady Senatu, powinniśmy ją odrzucić i później liczyć na to, że jednak nie znajdzie się bezwzględna większość w Sejmie, żeby weto senackie odrzucić, czyli 231 posłów, bo teraz nie było tych 231. Miejmy nadzieję, że i wtedy się nie znajdzie i Polska zostanie w jakimś sensie uratowana i nasi obywatele zostaną uratowani, dlatego że w zasadzie wpycha nas PiS w ogromny konflikt, w konflikt międzynarodowy na niewyobrażalną skalę. Ja już nie mówię, że to jest konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. To jest konflikt z całym demokratycznym światem, bo prasa na całym świecie zachodnim napisała o tym. I to zarówno Wielka Brytania, która w Unii nie jest, no oczywiście Stany Zjednoczone, jak i wszystkie państwa unijne zastanawiają się, co się dzieje w Polsce, w co gra ten rząd. Oczywiście w Moskwie i w Rosji ukazały się tytuły, i że najprawdopodobniej Amerykanie będą relokować wojska do Rumunii z Polski. Oczywiście nie muszę panu mówić, że na pewno z ogromną satysfakcją ten fakt został odnotowany. Oczywiście to jest na razie fakt medialny, ale już w wielu kręgach o tym się mówiło. W związku z czym, zresztą pewno po oświadczeniu strony amerykańskiej, zaraz po uchwaleniu tej ustawy, po oświadczeniu Departamentu Stanu. W związku z czym na wschodzie, w satrapiach, w państwach autorytarnych się cieszą. Polska dołącza do tego grona. A jeżeli chodzi o Senat, czy nie obawia się pani, że podobne wydarzenie, jak miało miejsce w Sejmie, czyli reasumpcja, może mieć miejsce również w Senacie, gdyby przykładowo obrady... Nie może mieć miejsce, szanowny panie redaktorze, gdyby w Senacie nie robimy takich rzeczy. A nie o to mi chodzi. Gdyby przykładowo obrady prowadził wicemarszałek Marek Pęk. Wicemarszałek Marek Pęk nie prowadzi głosowań, szanowny panie redaktorze. Wszystkie głosowania w Senacie prowadzi marszałek Grodzki, tak jak wszystkie głosowania w Sejmie prowadzi marszałek Witek. Taka jest zasada. Marszałek Senatu, tak jak i marszałek Sejmu oczywiście, odpowiada za blok głosowań i je prowadzi. Ja prowadzę też czasami głosowania, ale wtedy, kiedy ustawy albo jakieś kwestie głosujemy w trakcie posiedzenia, ale wszystkie te zasadnicze głosowania z uwagi na doświadczenie, z uwagi na kwestie ogromnej odpowiedzialności prowadzi pan marszałek Grodzki, Tomasz Grodzki, i na pewno tak będzie i w tym wypadku. A jak pani ocenia dzisiejsze spotkanie prezydenta z Jarosławem Gowinem przy okazji wręczenia mu dymisji o odmowę prywatnej rozmowy z byłym już wicepremierem? Czy można to uznać za prognostyk w kwestii prezydenckiej decyzji co do podpisania Lex TVN? Nie wiem, jak zachowa się prezydent Andrzej Duda. Prawdę powiedziawszy, to jakoś nie liczę na niego i nie liczę na to, że on otrzeźwieje w takim sensie oczywiście mentalnym. On jest sługą tej władzy, jest spolegliwym sługą Jarosława Kaczyńskiego, robi wszystko, co ta władza chce i niestety, znaczy tego ja na to też oczywiście nie liczyłam, ponieważ na tego pana nie głosowałam ani w pierwszych wyborach, ani w drugich wyborach prezydenckich. Ale oczywiście, że miał szansę, gdyby się okazał człowiekiem z charakterem, to mógł tą drugą kadencję, gdzie już w zasadzie od nikogo nie jest zależny, bo nie będzie już kolejnej reelekcji, mógłby pokazać, że jest osobą z charakterem, no ale to, żeby pokazać coś, to trzeba jeszcze ten charakter mieć. No nie liczę na to, że prezydent cokolwiek zrobi, ale rzeczywiście może zrobić to, że wyśle to do Trybunału Julii Przyłębskiej, jeżeli będą takie decyzje z Nowogrodzkiej. Bo proszę pamiętać o jednej rzeczy, prezydent zrobi to, o czym zadecyduje Nowogrodzka, niczego innego. On się nie wychyli. Jak pani zdaniem opozycja odnajdzie się w nowej sytuacji medialnej, jeżeli ustawa wejdzie w życie?
Mimo wszystko uważam, że w Sejmie już nie znajdzie się tych 231 posłów. Wydaje mi się, że dlatego ta ustawa nie wejdzie w życie. Oczywiście może jestem naiwna, bo już różnych rzeczy sobie nie wyobrażałam, a jednak się wydarzyły. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, no TVN24 będzie nadawał nadal satelitarnie, ponieważ może się tak dziać. Chodzi o telewizję naziemną, także tak naprawdę to ta ustawa najbardziej uderza w TVN główny, który jeszcze ma na razie koncesję i w stacje naziemne. Ale to nie tylko uderza w TVN oczywiście, bo ta ustawa to jest takim pogrożeniem palcem wszystkim innym wydawcom, wszystkim innym producentom i właścicielom mediów, czyli również Polsatowi, który i tak jest, no można powiedzieć, bardziej, mniej krytyczny wobec tej władzy niż TVN. Stara się, znaczy dziennikarze robią wszystko, żeby jednak pewne rzeczy ujawniać, ale wiadomo, że to nie tylko dziennikarze decydują o materiałach, które idą. Słyszałam też o tym, że jakiś nowy taki quasi TVN24 będzie od września funkcjonował w Polsacie. Wydarzenia 24. Więc być może tutaj jest chęć wykorzystania tej sytuacji, ale z drugiej strony to jest pogrożenie palcem, bo ja bym każdemu takiemu producentowi, który myśli o tym, żeby się jednak w jakimś sensie tej władzy nie narażać, to mogę powiedzieć jedno, prędzej czy później się narazicie. A to jest po prostu taki sygnał. Nie wchodźcie nam w drogę, to będziemy was tolerować. No za chwilę może to być Onet, może to być YouTube, mogą to być inne stacje i to jest ostrzeżenie dla wszystkich dziennikarzy. Dlatego wszyscy powinni dzisiaj bronić TVN-u, czyli wolności mediów generalnie, ale dziś TVN-u, dlatego że jeżeli dzisiaj nie staniemy w obronie tej stacji, to jutro przyjdą po inną, pojutrze po inną, a potem już faktycznie nie będzie nikogo, żeby w ogóle przekazać to, co my mamy do powiedzenia. Jeżeli by się to stało jednak, jeżeli by się ten czarny scenariusz ziścił, będzie bardzo trudno wygrać kolejne wybory, dlatego że przy takiej usłużności jak mediów publicznych, no przecież media publiczne są w rękach rządu i stały się tubą propagandową tego rządu. Tak na marginesie powiem, że kiedy się działa w Sejmie ta batalia, to ja nigdy tego nie robię, ale przełączyłam na TVP1, ponieważ były wydarzenia, wiadomości i Jacek Kurski wychwalał Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej i zapraszał do oglądania. No więc po prostu odbiorcy, którzy tylko oglądają TVP, w ogóle nie wiedzą, oni żyją w innej rzeczywistości, oni nie wiedzą, co się dzieje w Polsce, ponieważ przekazana jest im taka tępa propaganda, przekazywana. Oczywiście, że jest internet jeszcze, oczywiście, że ludzie, którzy będą chcieli, dowiedzą się, jak wygląda świat, no ale bardzo wiele ludzi, do których docierają tylko sygnały naziemne, będzie miało problem z tym. Po prostu to się domyka, no system się po prostu domyka. I jeżeli my sami wszyscy nie ogarniemy się w taki sposób, żeby wystąpić wspólnie przeciwko tej złej, haniebnej, nikczemnej władzy, no to może być bardzo źle. Powiedziała Pani, że nie sądzi Pani, żeby Kaczyński drugi raz, żeby Kaczyński odrzucił weto Senatu. Nie żeby Kaczyński, żeby Sejm dał radę odrzucić. Było 228 głosów za, a trzeba 231. Ja na to będę liczyła. Ale tutaj bym się spytał, czy sądzi Pani że po tym, co widzieliśmy na ostatnich obradach Sejmu, to czy sądzi Pani naprawdę, że Kaczyńskiemu nie uda się zebrać takiej liczby głosów? Albo ogłosić znowu reasumpcji? Zobaczymy. Panie redaktorze, no nie jestem w głowie Jarosława Kaczyńskiego,
Ja wiem doskonale, jakimi metodami ta władza się posługuje, ale wielokrotnie na przykład na senatorów różnych opcji były wywierane naciski i tak naprawdę, no dzisiaj mamy 52 chyba w tej sprawie, dlatego że jeden z senatorów Porozumienia jest w nowym kole parlamentarnym Porozumienia, w związku z czym myślę, że w Senacie też będzie głosował przeciwko tej ustawie. W Sejmie może się oczywiście zdarzyć wszystko. Zobaczymy. No ja nie jestem prorokiem, ale no, trzeba mieć nadzieję, że jednak jeżeli wykonamy w Senacie tą pracę, czyli zawetujemy tą ustawę, odrzucimy ją, to weto senackie będzie jednak trudniej odrzucić niż uchwalić tę ustawę. A poza tym przychodzi też taka refleksja. Paweł Kukiz się zastanawia, dlaczego ten hejt się wylewa na niego i dlaczego ludzie go tak nienawidzą. No to pokazuje, jak Paweł Kukiz nie ma zielonego pojęcia o polityce. Przecież to jasne jest, dlaczego go tak znienawidzili nawet jego przyjaciele, z którymi razem grał. W związku z czym u niektórych ludzi oczywiście może nastąpić też opamiętanie. To może działać w dwie strony. A zadałbym pytanie o sam TVN. Sposób, w jaki TVN przekazuje informacje, jest trudny do zastąpienia. Co powinny zrobić inne wolne media, żeby zbliżyć się do tych standardów, jeżeli spełni się ten czarny scenariusz, o którym rozmawiamy? Przekazywać rzetelne i obiektywne informacje. Rzetelne i obiektywne. Oczywiście, że każdemu medium można zarzucić pewne rzeczy, każdemu programowi można zarzucić nawet stronniczość, ale nawet przekazywanie, to podam na przykład Gazety Wyborczej. No, są ludzie, których ja znam osobiście, którzy nie lubią czytać Gazety Wyborczej dlatego, że ona jakby do każdego wydarzenia, które przekazuje, jednak ma komentarze, które nie wszystkim odpowiadają. Ja akurat lubię czytać Gazetę Wyborczą, ale rozumiem to, że jeżeli człowiek nie chce jakby mieć jednostronnego komentarza, no to może takiego medium nie lubić, ale to dalej jest przekazanie obiektywnej informacji. A proszę popatrzeć, jaka jest różnica, bo różnica jest taka, że TVP niektórych informacji w ogóle nie przekazuje. To o to chodzi. Nie przekazuje, nie pokazuje polityków opozycji, nie przekazuje informacji o biciu kobiet pałkami teleskopowymi, nie przekazuje informacji o dyskryminacji ludzi w Polsce. I to chodzi o przekazanie tej informacji. Inne media to robiły najbardziej, to robiło oczywiście TVN24, z racji też tego, że no jest takim rodzajem tego typu telewizji. My to znamy, dzisiaj jesteśmy już przyzwyczajeni, ale ja pamiętam, kiedy TVN24 powstała 20 lat temu i takim pierwszym jakby testem dla tej telewizji był atak na World Trade Center 11 września 2001 roku, gdzie okazało się, że my możemy przez całą dobę mieć niemal bezpośrednią relację z wszystkiego, co się dzieje. No i te inne media musiałyby robić to samo, tyle że ja nie wiem, czy mają takie środki, żeby takie informacje i tyle informacji przekazywać. Bo tu jest też kwestia, to jest też kwestia środków i możliwości. TVN24 no, ma tych dziennikarzy w wielu miejscach świata, korespondentów i faktycznie, zresztą no, są to, nie oszukujmy się, ogromne pieniądze. Dzisiaj słyszałam, że Amerykanie uważają to za największą inwestycję w Polsce, w związku z czym mają też pieniądze na to, żeby ta telewizja była na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. No i to by musiały robić media, ale ja dzisiaj, ja nie jestem specjalistką od mediów, więc ja nie wiem, czy dzisiaj jakiekolwiek inne medium w Polsce ma takie możliwości. Wspomniała Pani też o wsparciu dla wolnych mediów, dla TVN-u. W jaki sposób powinni działać obywatele, by wesprzeć właśnie wolne media i czy Pani zdaniem, czy kilka umiarkowanie tłumnych manifestacji wystarczy?
Nie, nie wystarczy. Cały czas trzeba manifestować. Uważam, że nadszedł już czas, żeby obywatele zrozumieli, że tylko w ten sposób mogą tą władzę straszyć. Bo pamięta pan, że kiedy był pierwszy protest czarnych parasolek, to opóźniło znacznie zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej o 3 lata de facto. I chodzi o to, że obywatele muszą zrozumieć, że im więcej protestów, im większe nasilenie tych protestów, im bardziej tłumne te protesty, to ta władza bardziej będzie się bała. Oczywiście my mamy w parlamencie też bardzo dużo do zrobienia. Powinniśmy być razem jak nigdy wcześniej, ponieważ jeden cel nam przyświeca. My oczywiście jesteśmy partiami od prawa do lewa o różnych konotacjach, również różnej wrażliwości na pewne kwestie, ale dzisiaj musimy zrozumieć jedno, że jeżeli nie pozbędziemy się władzy, która zmierza do dyktatury, to nie będziemy mieć szans przekazywania naszego programu albo budowania naszej wizji państwa. Bo co z tego, że my będziemy chcieli, na przykład jako lewica, państwa, gdzie się broni praw człowieka, gdzie przestrzega praw człowieka, gdzie każdy człowiek jest traktowany w sposób równy, gdzie nie ma dyskryminacji, gdzie jest zrównoważony rozwój, dobra edukacja, ochrona klimatu, dostęp do opieki zdrowotnej. Co z tego, skoro w państwie PiS my nie będziemy mieć szans nawet przekazać społeczeństwu tej naszej wizji, a co dopiero ją realizować. I tak mogłaby każda partia polityczna z opozycji pomyśleć, no każda ma inne cele, ale żadne cele nie będą zrealizowane, jeżeli będzie rządziła dyktatura, po prostu. Nawiązując do tego, co pani powiedziała, czy pani zdaniem społeczeństwo zrozumie to na czas, czy już wtedy, kiedy będzie właściwie, można powiedzieć, pozamiatane? My robimy wszystko, aby społeczeństwo zrozumiało to na czas. Robimy wszystko, żeby młodzi ludzie zrozumieli to na czas. My spotykamy się z ludźmi teraz, zresztą wiele osób nas pyta o wakacje, o urlopy. My nie mamy wakacji i na przykład polityczki lewicy jeżdżą każdy weekend, są w innej części Polski i przekonują do tego, że ta władza jest po prostu zła. Tłumaczą ludziom dlaczego, przekonują do swojego programu, pytają ludzi, jak sobie wyobrażają Polskę, ale przy okazji też mówią o tym, bo dzisiaj dziewczyny w Zielonej Górze czy w Poznaniu właśnie mówiły o Lex TVN, bo o to padało najwięcej pytań, bo jeżeli ludzie tego nie rozumieją, to my politycy jesteśmy od tego, żeby im to wytłumaczyć. Ale również widziałam, że również na spotkania jeżdżą politycy Platformy Obywatelskiej czy PSL-u. I to jest nasze zadanie. Ja też w ubiegłym tygodniu byłam na takim wyjeździe. W tym następnym tygodniu, czyli pojutrze, też jadę w Polskę, bo będę na południu Polski, w Nowym Sączu i w Tarnowie. Będę się spotykała z ludźmi i będę im to tłumaczyła dzień po dniu. Całe moje wakacje, czyli do końca sierpnia, a nawet września, będę wykorzystywała na to, żeby spotykać się z ludźmi i tłumaczyć im, jak jesteśmy bardzo zagrożeni. I to samo powinni robić wszyscy, że ja wiem, że moje koleżanki, moi koledzy zarówno z lewicy, jak i z Platformy to robią i być może w tym sposób bezpośrednio będziemy mogli społeczeństwu wytłumaczyć, że ten rząd już dochodzi do ściany. Ja już nie mówię o naszej pozycji w Europie czy w polityce zagranicznej, ale o tym wszystkim rozmawiamy z ludźmi, ludzie o to pytają. Kiedy byliśmy w ubiegłym tygodniu, byliśmy w Bielsku, to ludzie pytali o ten nieszczęsny pałac Saski i my tłumaczymy, dlaczego jest milion ważniejszych rzeczy w Polsce do zrobienia niż akurat odbudowa Pałacu Saskiego. Jeżeli każdy polityk opozycji będzie to robił, jeżeli politycy niższego szczebla, czyli radni,
czyli radni sejmików, czy radni miejscy, gminni będą to robić, będą się spotykać z ludźmi, a jest dużo okazji, bo są festyny, są dożynki, są marsze równości, wakacje sprzyjają takim spotkaniom, to miejmy nadzieję, że społeczeństwo pewne rzeczy będzie rozumiało. Ono i tak bardzo wiele rozumie. Przecież społeczeństwo jest bezpośrednim adresatem tych wszystkich złych zmian w edukacji. Przecież większość ludzi ma dzieci w szkole, w jakimkolwiek szczeblu i widzi, co się w szkołach dzieje. Prawie każdy z nas, ja zazdroszczę tym, którzy nie, ale prawie każdy z nas ma do czynienia ze służbą zdrowia, w związku z czym widzi, jak to nie działa, jak to jest już niewydolne. No i naprawdę my wiemy, że można to zrobić inaczej, lepiej, bez przekrętów, bez obajtków, bez wyprowadzania milionów złotych na respiratory widma, na trefne maseczki, bez wyciągania pieniędzy na zakup mediów. No proszę zobaczyć, jakie ma Orlen wyniki finansowe, ale wykupił gazety. No to jest po prostu polityka, która dąży tylko do jednego, nie do zwiększania zamożności Polski i Polaków i zwiększania jej pozycji, tylko do przejęcia całej władzy. A inflacja galopuje, a ludzie płacą coraz więcej w sklepach, no i będzie coraz gorzej, jeżeli to się nie przerwie. Ten chocholi taniec. A spytałbym się właśnie o te spotkania, o których pani powiedziała, spotkania polityków z ludźmi. Jeżeli się weźmie pod uwagę, że praktycznie jesteśmy już dwoma plemionami, jeżeli chodzi o wyborców opozycji, wyborców partii rządzącej, to czy zgodzi się pani z tezą, że prędzej czy później może dojść do podziału Polski? Nie, nie. Tutaj to jest zbyt daleko idąca teza. My jesteśmy dwoma plemionami, tylko na takiej warstwie przekazu, dlatego że społeczeństwo, jeżeli ma przekaz tylko jednostronny, czyli to społeczeństwo, wyborcy PiS, wiedzą, oglądają tylko TVP i słyszą tylko, co mówią politycy PiS, nie oglądając innych mediów, to mają ten przekaz jednostronny. Chodzi o to, żeby oni również zrozumieli, że to jest droga donikąd. Ja mam wielu znajomych, niestety, którzy głosowali na PiS, ale to nie znaczy, że ja z nimi nie rozmawiam. Ja rozmawiam, uważam, że rozmowa, przekonywanie to jest najistotniejsza rzecz i to jest najważniejsze. I ja mogę przekonywać wyborców PiS również, że PiS nie działa dobrze. Zresztą bardzo wiele osób, które głosowały na PiS w 2015 roku, już w 2019 niekoniecznie, a teraz też spotykam ludzi, którzy mówią, że głosowali, ale oni nie wiedzieli, że ta partia będzie robić takie rzeczy. No ta ustawa medialna, no to jest coś takiego, co nawet wyborcom PiS się nie podoba. Zresztą pokazują to rozdźwięki w obrębie partii rządzącej. No przecież gdyby to wszystko było przez wyborców, ich wyborców, akceptowalne, no to Jarosław Gowin nie wyszedłby z tej, znaczy nie zostałby wyrzucony z rządu. No bo tak naprawdę to przecież on nie dlatego został wyrzucony z rządu, że się nie zgadza z kwestią podatkową, tylko dlatego, że od dawna już nie podobają mu się metody rządzenia państwem, które są przez Jarosława Kaczyńskiego i jego akolitów realizowane. Ale Jarosławowi Gowinowi wcześniej no, brakowało trochę odwagi, żeby zupełnie z tej partii, z tej koalicji wyjść. Ale tam się Zbigniew Ziobro burzy. On akurat się burzy zupełnie z innych powodów, ale to też trochę rozbija tą jedność tej koalicji, tej zjednoczonej, pokłóconej prawicy. Ja myślę, że ten system jednak gnije od środka i w pewnym momencie, jak to wybuchnie, no to oni stracą władzę. Co jeszcze? Ja pamiętam bardzo dobrze lata 2005-2007. Wtedy PiS już próbował tak podzielić społeczeństwo jak teraz.
To były dwa straszne lata. Oczywiście ja z perspektywy dzisiaj wiem, że oni teraz zrobili znacznie gorsze rzeczy, ale ja pamiętam, że wtedy byłam, pracując normalnie, prowadząc kancelarię, byłam w ogromnym stresie, żyłam w ogromnym stresie, w napięciu. Baliśmy się, co się będzie działo. Zadawaliśmy sobie bardzo podobne pytania, tylko na szczęście ten rząd upadł. I pamiętam ten 2007 rok, jak ludzie odetchnęli. I ludzie przestali z sobą jakby walczyć nawet na argumenty. Ludzie przestali się kłócić o... Po prostu ludzie chcieli mieć spokój. Może dlatego ta potem ciepła woda w kranie, ona za długo trwała oczywiście, ale ludzie naprawdę chcieli świętego spokoju. I ja myślę, że kiedy ta władza upadnie, a przecież po to jesteśmy w polityce, żeby ona upadła, to ludzie też odetchną i to się stopniowo, te podziały zacznie się zasypywać, przede wszystkim za pośrednictwem właśnie niezależnych mediów, niezależnych, a poza tym no, dzięki edukacji. No, edukacja to jest najlepsze remedium na wszelkie problemy, konflikty, nawet te konflikty społeczne. No i taki spokój. Ludzie oczekują spokoju, bezpieczeństwa i względnego dostatku. Zadałbym pytanie o młodych. Dlaczego pani zdaniem młodzi ludzie w tak niewielkim stopniu reagują na ograniczanie wolności słowa? Czy ich protest mogłoby wzbudzić dopiero odebranie im Instagrama i TikToka? To zależy, bo młodzi ludzie w ostatnich latach bardzo, bardzo mocno się uaktywnili. Ja widziałam mnóstwo młodych ludzi na protestach właśnie kobiet, na protestach czarnych parasolek wcześniej, a teraz strajku kobiet. I naprawdę młode kobiety, młodzi mężczyźni bardzo mocno się uaktywnili. Tak samo, kiedy pan widzi Marsze Równości, jest mnóstwo młodych ludzi. Młodzi ludzie, oczywiście, ja rozumiem ich, ja też byłam młoda i też chciałam normalnie żyć, uczyć się, studiować, zajmować się po prostu tym, czym młody człowiek się w takim wieku powinien zajmować. Ale też byliśmy na protestach i to też była duża ilość. Oczywiście bardziej protestowali no, dorośli w takim sensie, ludzie około 40 wtedy lat, 30-40, ale my też protestowaliśmy, może nie w takim zakresie. Ale jeżeli, jeszcze jest inny problem, my byliśmy wychowani w tamtym ustroju, w związku z czym ta żaba już była ugotowana, oczywiście zupełnie inaczej, na innych warunkach, ale byliśmy przez już dwa pokolenia były przyzwyczajone do życia w tamtych warunkach, w związku z czym ludzie, którzy protestowali, byli też trochę inaczej w społeczeństwie traktowani. Mieli pełną świadomość tego, że łamią obowiązujące wówczas prawo, to zresztą wielokrotnie powtarzał Jacek Kuroń, czy Adam Michnik, kiedy byli zamykani za swoją działalność, ale ci ludzie byli, jak się zmieniło wszystko, to jeszcze to pokolenie przez wiele, wiele lat zawsze miało to porównanie, bo my wiemy, jak było w tamtym ustroju. Młode pokolenie, ale to zupełnie młode, milenialsi i ludzie urodzeni w latach 90., no ja mogę tutaj dać przykład w ogóle moich dzieci, to są ludzie, którzy urodzili się już w zupełnie innej Polsce. I jeżeli rodzice tych dzieci nie opowiadali im, że może być inaczej, jeżeli w domu nie przekazywano młodym ludziom wiedzy o tamtych czasach i o tym, jak łatwo jest utracić wolność czy demokrację w ogóle, jak łatwo upadają demokracje, to muszą tego doświadczyć na własnej skórze. Oni dzisiaj, jakby pan powiedział 15-latkowi albo 20-latkowi, że można stać w kolejce na granicy, no oczywiście jest COVID, to jest trochę inaczej, ale albo do okienka za paszportem, albo za wizą, na przykład 72 godziny, jak ja stałam za wizą tranzytową przez Niemcy, w latach 80., to ludzie takie rzeczy po prostu nie wierzą. Kiedy dzisiaj młodym ludziom czasami opowiadam, że był tylko jeden program, ja tak moim dzieciom opowiadałam,
I moje córki oczywiście były wtedy bardzo malutkie i mówiły, ojeju, jakie ty miałaś, mamusiu, smutne dzieciństwo, bo była tylko jedna bajka. No ale to jest coś w tym stylu. Ja to tak mówię, żeby pokazać problem. Młodzi ludzie dzisiaj nie wiedzą, co to znaczy nie mieć wolności i demokracji. Oni się urodzili i wychowali się w demokratycznym kraju. W związku z czym trudno im zrozumieć, nawet objąć, że może to po prostu nagle zniknąć, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I myślę właśnie, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją w krajach postkomunistycznych, tego bloku wschodniego, czyli Węgry, w jakiejś tam części Bułgaria, coś mówimy o Słowenii, no i na Słowacji, w Czechach czasami, no słyszymy różne rzeczy, które na przykład mnie się nie mieszczą w głowie, że w ogóle mogą się zdarzyć. Ale tam też stare pokolenie, które przeważnie dla młodych już nie ma racji, mówi co innego, a młodzi muszą się sami przekonać, bo oni nie są w stanie tego zrozumieć. I zawsze się tak mówi, zawsze ci starsi mówią, zobaczycie, my mamy rację, a młodzi mówią, nie, wy jesteście starsi, wyście przeżyli swoje życie, my wiemy, że będzie inaczej, a potem się okazuje, że to jest jednak w jakimś sensie tak samo. Myślę, że to jest to, młodość ma swoje prawa, każde pokolenie musi swoje doświadczenie przeżyć samo, być może również to doświadczenie zmagania walki o demokrację. Myśmy to doświadczenie przeżyli, moje pokolenie przeżyło jako młodzi. No jak się zmienił ustrój, ja miałam 21 lat. Przeżyliśmy to doświadczenie, a ci młodzi, być może oni muszą to swoje doświadczenie również przeżyć. I dlatego, ale ja nie jestem, ja tego tak prosto nie rozumiem, nie pojmuję, że młodzi na przykład stwierdzają, że albo jak wam zamkniemy granice, to wy zrozumiecie, albo jak wam... Nie, to jest proces. To tak nie działa. To tak nie działa i tak nie można mówić do młodych ludzi. To tak, bo to jest tak, za naszych czasów to nie było mięsa w sklepie. No nie, no to nie działa, to po prostu nie działa. A jeszcze pytałbym się o Stany Zjednoczone. Jak pani ocenia szanse na to, że po interwencji dyplomatycznej Amerykanów Kaczyński jednak przestraszy się i przykładowo rozkaże zamrożenie na długie lata Lex TVN w Trybunale Konstytucyjnym? W Trybunale Dyspozycyjnym Julii Przyłębskiej. To nie jest Trybunał Konstytucyjny. On już stracił atrybut Sądu Konstytucyjnego. Na pewno nie na długie lata, jeżeli by do tego doszło, tylko do następnej okazji. Jarosław Kaczyński jest takim człowiekiem, ja oczywiście nie znam go, ale obserwuję go od wielu, wielu lat. I to jest taki polityk, który jak sobie coś wymyśli i upatrzy, to raczej się rzadko cofa. Jeżeli ktoś go powstrzyma w kontekście utraty czegoś więcej na dzień dzisiejszy, to on to być może odłoży, ale będzie o tym pamiętał i przy nadarzającej się okazji to wprowadzi. Co się stanie, jeżeli posłem, no Amerykanie na pewno będą podejmowali działania, zresztą to już jest bezprecedensowe, że było to oświadczenie po uchwaleniu tej ustawy. Pamiętajmy, że w ten dzień zostały również przegłosowane te zmiany, odrzucenie poprawek senackich w ustawie o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, co też w jakimś sensie skłóca nas z Amerykanami. Myślę, że Amerykanie będą stosować naciski różnego typu, i te dyplomatyczne, i te takie bardziej soft, i te takie mocniejsze. Myślę, że będą przeciekały do rządu, do tych struktur władzy takie informacje ze Stanów Zjednoczonych, że nie wiadomo jak będzie z tymi wszystkimi konferencjami, teraz ma być to konferencja o demokracji, że prezydent Duda jakoś nie będzie mógł doprosić się o przyjazd do Stanów Zjednoczonych, o zaproszenie do Stanów Zjednoczonych, że być może te czołgi Abrams, to ten kontrakt będzie prowadzony przez jeszcze parę lat i nie będzie zakończona ta umowa. Być może kwestia wojsk amerykańskich już nie będzie taka szybka w realizacji.
Zresztą na to my zwracaliśmy uwagę tak no, na marginesie w ubiegłym roku, kiedy podpisywano umowę z Amerykanami, że tam dla nas nie było pewnych zabezpieczeń. My na to zwracaliśmy uwagę na Komisji Spraw Zagranicznych w czasie obrad Senatu, że jakkolwiek jesteśmy zwolennikami zacieśnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, to ta umowa na przykład oddawała jurysdykcję Amerykanom. Czyli to, co kiedyś Polska sobie jakby zapewniła w umowie poprzedniej, teraz oddaliśmy. Poza tym nie ma żadnych zobowiązań co do ponoszenia kosztów. Nie ma też zobowiązań w tej umowie do tego, żeby stanęły te wojska w obronie Polski, gdyby cokolwiek się stało. I to jest wiele takich rzeczy, na które zwracaliśmy uwagę, ale na to rząd w ogóle nie reagował i taka umowa została oczywiście podpisana. Dzisiaj się może okazać, że my za chwilę będziemy mówili, a nie mówiliśmy, że, bo my cały czas myśleliśmy o polskiej racji stanu. No a dzisiaj Amerykanie mogą takie rzeczy wykorzystywać i wcale bym się im nie dziwiła, gdyby to robili. Bo każdy racjonalny partner, który jest w taki sposób traktowany, w zasadzie upokarzany, zachowałby się w taki sposób. No, akcja zawsze rodzi reakcję. Dlatego ja się tutaj wielu rzeczy spodziewam i naciski ze strony Stanów Zjednoczonych z pewnością będą bardzo duże. No i zobaczymy, do czego doprowadzą. No, mam nadzieję, że do tego, co pan mówi, że ta ustawa po prostu na którymś etapie procesu legislacyjnego po prostu zniknie. A właśnie też, jeżeli chodzi o naciski dyplomatyczne z Stanów Zjednoczonych, czy pani zdaniem może to też spowodować przyspieszenie pacyfikacji wolnych mediów i represji wobec niezależnych dziennikarzy i wprowadzenie cenzury w internecie? Czy pani zdaniem Jarosław Kaczyński w pewnym momencie może się przestraszyć i przyspieszyć? Nie wiem, co może zrobić Jarosław Kaczyński. Tak jak mówię, nie siedzę w jego głowie. On działa w dużej mierze nieracjonalnie z naszego punktu widzenia, ale pewnie ma jakiś plan. Pewnie ma jakiś plan i on wie, co chce osiągnąć i co chce zrobić. My musimy zrobić wszystko, aby mu się to nie udało. Musimy stać w obronie każdego szykanowanego dziennikarza, bez względu na to, jakie to są media. Musimy stać w obronie każdego medium, które będzie również szykanowane, czy będzie ograniczane. Musimy się sprzeciwstawiać cenzurze. Musimy po prostu, jeżeli nie będzie innego wyjścia, to musimy stać na ulicy. Musimy po prostu opalić ten rząd. No panie redaktorze, ten rząd trzeba obalić. I ja uważam, zresztą nie jestem tutaj odosobniona, uważa tak wielu polityków z parlamentu, że ten rząd trzeba obalić w tej kadencji parlamentu po to, żeby przeprowadzić uczciwe wybory. Uczciwe wybory. To też media tutaj też mają do rzeczy, bo te wybory, które były w 19 roku, czy te wybory, które były w 20 prezydenckie, nie były równe. One z punktu widzenia takiego obserwatorium wyborczego, czy standardów OBWE, one nie były uczciwe. One nie były równe. Ponieważ rząd dysponował, władza dysponowała tubą propagandową, czyli TVP. Oprócz tego były ogromne pieniądze przeznaczane też między innymi z Funduszu Sprawiedliwości i z różnych innych funduszy na te tak zwane czeki, gdzie jeżdżono i wręczano prezydentom miast na przykład, tym, którzy organizowali później ten proces wyborczy, pokazywano swoim zwolennikom, że PiS, jak ktoś jest z nim, to daje po to, aby uzyskiwać dobry wynik wyborczy. No ja pamiętam, jak to było w moim okręgu i to było skandaliczne. A mimo to udało się wygrać, no bo jeszcze były inne nośniki, inne media, no i kampania bezpośrednia. Ale nasilenie ataku na media w ciągu ostatnich 2 lat było takie, zresztą te wszystkie przejęcie przez Orlen tych wszystkich tygodników, dzienników lokalnych,
to było takie, że będzie znacznie trudniej. W związku z czym pierwsza rzecz, trzeba im odebrać te zabawki, trzeba im odebrać pieniądze, pieniądze z budżetu państwa, które oni przeznaczą na wybory, przeznaczą na swoją kampanię, trzeba im odebrać media i dopiero wtedy trzeba przeprowadzić wybory. Wolne, równe wybory. Bo według tego standardu PiSu, no Putin też ma wybory. W Rosji też są wybory. I one też są niby demokratyczne. No co z tego? Jak zamyka się opozycję, żeby nie mogła wystartować, czy tak jak zrobił Łukaszenka. Przecież Swietłana Cichanouska nie wzięła się znikąd. To jej mąż miał kandydować. Tylko go zamknął w więzieniu, żeby nie mógł kandydować. W związku z czym to są te metody. I my musimy zrobić wszystko, żeby w naszym kraju do takiej sytuacji nie doszło. A istnieją wszelkie znaki na ziemi i niebie, że następne wybory będzie niezwykle trudno wygrać z PiS-em, który będzie dysponował tymi wszystkimi mechanizmami. I oczywiście Sądem Najwyższym i Państwową Komisją Wyborczą, o czym też pamiętajmy. Sądem Najwyższym, gdzie pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego w tym roku otrzymała ogromne kompetencje. W związku z czym tam naprawdę można zrobić wszystko. Nawiązując do tego, co pani powiedziała, jak zabrać te instrumenty Zjednoczonej Prawicy przed wyborami? Trzeba znaleźć sytuację taką, i to oczywiście jest kwestia polityki, żeby no najpierw być może zmienić marszałka Sejmu, o czym się już mówi. To pan już słyszy, media piszą od 2 dni, ponieważ wniosek o wotum nieufności, znaczy nie o wotum nieufności, odwołanie marszałek Witek został zapowiedziany przez Lewicę jeszcze 11 sierpnia w czasie tego posiedzenia Sejmu na konferencji prasowej. Ten wniosek również zapowiedziały inne partie, inne kluby parlamentarne w Sejmie, bo i Platforma Obywatelska i PSL. I myślę, że ten wniosek zostanie niebawem złożony i trzeba próbować odwołać marszałek Sejmu. No to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, być może będzie taka sytuacja, bo oczywiście to się nigdy nie zdarza tak normalnie, ale polityka nie znosi próżni i my już było kilka takich sytuacji, że był duży kryzys rządowy wewnątrz tej władzy, wewnątrz tej Zjednoczonej Prawicy, bo oni się już między sobą po prostu kłócą o wszystko. Panie redaktorze, trzeba pamiętać, że w tej sytuacji oni do każdej kwestii, do każdej ustawy będą musieli osobno szukać większości. Więc w pewnym momencie być może sytuacja pozwoli na to, żeby złożyć konstruktywne wotum nieufności wobec premiera. No i wówczas już działa konstytucja. Wówczas już działa konstytucja. I potem już jest łatwiej. Na koniec jeszcze zadałbym pani pytanie jako prawniczce. PiS podporządkował sobie wszystkie najważniejsze instytucje w państwie oraz wysadził wszystkie bezpieczniki oprócz NIK, KU i RPO, które kontrolowały władzę. Jakie jeszcze instytucje może zawłaszczyć partia rządząca, żeby jej politycy mogli się poczuć jeszcze bardziej bezkarnie? No w zasadzie ma już wszystkie. No oczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich to dzięki Senatowi udało się no, w zasadzie z nimi wygrać. Myślę, że to było na zmęczenie materiału robione. Oni już nie mieli siły wymyślać nowych kandydatów, kiedy widać było, że każdy z tych kandydatów będzie przez Senat odrzucany. No i udało się nam wybrać kandydata kompromisowego. Ja bardzo na niego liczę, chociaż daję mu też duże, jakby obdarzam go z wielkim zaufaniem, nie znając go z jego działalności. Także dopiero po owocach ich poznamy. Ale jeżeli chodzi o NIK, no przecież to też tak nie miało być. To było coś też, co się zepsuło Zjednoczonej Prawicy, bo Marian Banaś, jaki jest, to wszyscy wiemy i przecież opozycja bardzo mocno protestowała w Sejmie wtedy, kiedy Marian Banaś był powoływany na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Wtedy nazywano go pancernym Marianem. Jak się okazuje, była to prawda. Być może jedyna. Jest na pewno pancerny. Tylko, że myślano, że Marian Banaś będzie takim wykonawcą rozkazów, jak jest na przykład Andrzej Duda, prezydent. Ale nastąpił jakiś zgrzyt, nastąpiło coś, co spowodowało, że Marian Banaś po prostu pracuje tak, jak powinien pracować każdy prezes NIK-u, robi rzetelne kontrole, nie powstrzymuje swoich kontrolerów, przecież tam są jedni z najlepszych kontrolerów w Europie. To są fachowcy, którzy kontrolowali instytucje unijne kiedyś, nagradzani wielokrotnie. Więc oni robią swoją pracę dalej, Marian Banaś na to pozwala, no i ujawnia te wyniki. Jeszcze myślę, że nie jedną rzecz ujawni. Dlatego teraz jest taki atak na Mariana Banasia, no ale ten atak, ta kwestia znowu jest przegrana, ponieważ na komisji sejmowej 10 sierpnia zostało odroczone posiedzenie, odłożone ad calendas graecas, nie wiadomo na kiedy, o odebranie immunitetu Marianowi Banasiowi. Czyli na razie on jest wygrany i na pewno opozycja tutaj nie będzie głosowała za uchyleniem mu immunitetu, no bo akurat Marian Banaś w tym wypadku robi po prostu to, co powinien robić, co absolutnie nie wymazuje jego win w przeszłości, ale przynajmniej zachowuje się jak urzędnik państwowy, nie łamie prawa, nie łamie konstytucji, wykonując swoje zadania konstytucyjne, przynajmniej do tej pory. Więc tutaj liczę, że jeszcze wiele rzeczy dzięki Marianowi Banasiowi się dowiemy. Jeżeli, co jeszcze mogą zawłaszczyć? No w zasadzie Senatu na razie nie udało się im zawłaszczyć i myślę, że to im się już nie uda, że tu już też kreskę położyli na Senacie. Oczywiście cały czas będzie walka, bo przecież w różnych samorządach, w sejmikach, w radach miast, to ciągle są jakieś przepychanki, w związku z czym no, będą próbowali opanować te instytucje swoimi ludźmi. Przecież mieliśmy niedawno wybory w Rzeszowie uzupełniające, które wygrała zjednoczona opozycja, która wystawiła jednego kandydata. I takich miejsc będzie mnóstwo, dlatego że w toku kadencji zdarzają się sytuacje, że ktoś odchodzi, umiera, rezygnuje i wówczas opozycja po prostu musi być zjednoczona, musi się mobilizować, bo takie miejsca PiS będzie próbował zawłaszczać. No na pewno będzie próbował zawłaszczać jeszcze wiele instytucji tych mniejszych, takich mniej spektakularnych, ale takich, które mają z ludźmi do czynienia bezpośrednio. No mówiło się o tych szpitalach, zobaczymy jak to będzie z centralizacją szpitali powiatowych. Co jeszcze mogą? No generalnie oni już mają bardzo wiele. Ja bardziej myślałabym o odbijaniu tych instytucji PiS-owi i dzięki też, musimy o tym powiedzieć, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej i również Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka, te zmiany w Sądzie Najwyższym i w sądach są hamowane. One nie idą tak szybko, jak sobie to Zbigniew Ziobro czy Jarosław Kaczyński wymarzył. Sędziowie jednak okazali się niezłomni w dużej mierze. Oczywiście są wyjątki niechlubne, które też trzeba będzie kiedyś policzyć i rozliczyć. Ale generalnie sędziowie też bardzo spowalniają ten proces przejmowania państwa. Czyli okazuje się, że ta trzecia władza, czyli sądy, naprawdę zrobiły też kawał dobrej roboty w bardzo niekomfortowych i w bardzo złych warunkach pracując. No i oczywiście czwarta władza, czyli media, również robią świetną robotę. I póki jesteśmy w stanie w taki sposób funkcjonować i starać się odbijać poszczególne przyczółki, no to my to musimy robić. My nie poszliśmy do parlamentu po to, żeby siedzieć sobie w opozycji. Akurat w Senacie jest inaczej, no bo my rządzimy w Senacie, więc mamy tą pracę cały czas taką bardzo, no reprezentujemy Senat, więc prowadzimy wszystko, całą politykę Senatu. Relacje ze wszystkimi
instytucjami krajowymi i zagranicznymi, z ambasadami, z Polakami za granicą. My to wszystko realizujemy, my cały czas to robimy, no bo jesteśmy akurat wygrani. Ale kiedy w Sejmie są posłowie w opozycji, to przecież nie jest prawdą, że oni tylko siedzą i tam biorą pieniądze, bo posłowie bardzo ciężko pracują. Proszę pamiętać o tym, że posłowie również robią kontrole poselskie, wchodzą do tych instytucji, gdzie słychać o korupcji, o wydawaniu publicznych pieniędzy, o prześladowaniu pracowników, o dyskryminacji. Wchodzą tam, a media powinny, co powinny robić, powinny to wszystko dokumentować i pokazywać społeczeństwu w różny sposób. Ale naprawdę ja mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Przez moje życie zawodowe, wtedy kiedy miałam kancelarię, uważano mnie za pracoholika i uważałam, że bardzo dużo pracuję. Naprawdę pracowałam bardzo dużo, bardzo długo i w zasadzie no, rzadko miewałam urlop. To ja teraz mogę powiedzieć, że ja nie wiedziałam, co to znaczy bardzo dużo pracować. Ja teraz wiem, co to znaczy dużo pracować i pracować również w sobotę i w niedzielę, bo jesteśmy dzisiaj tu i teraz w sobotę. I to też jest praca. Ja dzisiaj też otwarłam wystawę, którą zorganizowałam dla dzieci w ogóle z Polski, nie tylko z mojego okręgu. Konkurs plastyczny. Wczoraj mieliśmy spotkanie z represjonowanymi służbami mundurowymi. Mamy spotkania z ludźmi, tłumaczymy ludziom różne rzeczy. No, mamy ciągle jakieś komisje, jakieś konferencje. To jest bardzo ciężka praca. My do każdej takiej kwestii, dla każdego spotkania musimy się przygotowywać i przemierzać tysiące kilometrów. My objeżdżamy, ja już w ciągu tych niespełna 2 lat chyba objechałam tą Polskę kilkakrotnie. Czy sądzi pani, tak jak wcześniej pani powiedziała, wracając do tego wątku, że jeżeli chodzi o odsunięcie PiS-u od władzy, to czy sądzi pani, że po odsunięciu PiS-u od władzy nie popełnimy znowu tych samych błędów, które rządzący wcześniej popełnili po transformacji? Mam nadzieję, że nie. Robimy wszystko, żeby nie. Ja po to jestem w polityce od niedawna, żeby właśnie tych błędów nie popełnić, bo popełnienie tych błędów przez te, można powiedzieć, 25 lat transformacji doprowadziło PiS do władzy. PiS bardzo dobrze zdiagnozował błędy popełnione też przez nich samych, bo przecież też rządzili w różnych konfiguracjach, ale zdiagnozował to. I w kampanii wyborczej przedstawił to jako błędy tych innych, a nie swoich i dawał ludziom nadzieję, że będzie inaczej. I my wiemy jedno, że jeżeli byśmy po odebraniu PiS-u władzy, w co naprawdę wierzę, po nowych wyborach, jeżeli popełnilibyśmy te błędy, które były popełniane wcześniej, to przyjdzie ktoś jeszcze gorszy niż PiS. To wtedy przyjdzie ktoś jeszcze gorszy niż PiS, to znaczy, że nie jesteśmy funta kłaków warci jako politycy. Wiemy, jakie błędy są popełnione, były popełnione i każda partia polityczna, która rządziła, ma zdiagnozowane błędy swoje i błędy tych innych. I po to musimy trzymać się razem jako opozycja. Dlatego w przyszłości nie może być tak, że jedna opcja polityczna weźmie władzę. Zresztą wiemy doskonale, że sama Platforma Obywatelska, jakkolwiek jest to największa partia opozycyjna i ma najsilniejszego lidera w ogóle, jakby popatrzeć na liderów partii opozycyjnej, to nie jest w stanie wygrać z PiS-em sama. Dlatego, że społeczeństwo jest zróżnicowane. Społeczeństwo się bardzo zmieniło. Społeczeństwo naprawdę już, to jest już inne społeczeństwo niż 20 lat temu. Ludzie wyjeżdżają, widzą, jak jest gdzie indziej, przyjeżdżają tutaj z nowymi pomysłami, ludzie mają inne aspiracje, młodzi ludzie są wykształceni w innych krajach również. Ludzie inaczej dzisiaj patrzą na naszą planetę, na nasze społeczeństwo i dlatego my musimy mieć
taki następny rząd, taką następną jakby opcję rządzącą, która da reprezentację tych, w tym wszystkim zróżnicowanym siłom w społeczeństwie. Mało tego, że zwróci uwagę wtedy na problemy, które różne grupy społeczne ludzi mają. No na przykład, ja cały czas będę o tym mówić, że w 2000, jak PiS rządził po raz pierwszy, tam już były jakieś elementy przecież to nie była jeszcze taka dyskryminacja osób nieheteronormatywnych, ale jednak mówiło się już źle. Były bardzo duże problemy, ludzie mieli problemy formalne, takie, w których już dzisiaj nawet nie ma. Ja to wiem z mojej racji mojego zawodu. Nawet była taka sytuacja, że notariusze nie chcieli poświadczać podpisów pod niektórymi dokumentami, które miały mieć moc prawną za granicą, dotyczące właśnie par jednopłciowych. Różne były problemy. I Platforma Obywatelska wówczas obiecywała, że będą związki partnerskie, kiedy PiS pogonimy. I Platforma to obiecywała. I oczywiście w 2007 roku, jak zostały wygrane wybory, to się okazało, że to nie jest problem na dziś, dziś są inne problemy, to trzeba odłożyć. No i to tak przeszło, 8 lat, nic nie zrobiono. Następna kwestia, in vitro. Przecież in vitro uchwalono dopiero w 2015 roku. Do tego czasu to była wolna Amerykanka. I żeby było śmieszniej, to żaden kościół nie oponował. Żaden polityk prawicy nie miał z tym problemu, że in vitro w Polsce to w zasadzie się robi tak, no, na granicy prawa. Kiedy stworzono ustawę, która nie jest doskonała, ale jednak regulowała te kwestie, zabezpieczała i dane osobowe, i normalizowała kwestie zamrażania zarodków, nagle się podniósł wielki rwetys. I tak można mówić o wielu rzeczach. O transformacji energetycznej, z którą ja miałam do czynienia z reformami górnictwa od 1993 roku. Każdy rząd, od lewicy do prawicy, chciał reformować górnictwo i chciał coś zrobić, tylko za bardzo mu to nie wychodziło. I każdy kolejny rząd miał inny pomysł. I tak 4 lata mijały, była kolejna reforma, potem ona trwała znowu 4 lata, potem przychodził nowy rząd i była kolejna reforma. I ten sposób doprowadziliśmy do takiego stanu, że dzisiaj jesteśmy w ogonie Europy, Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kwestie transformacji energetycznej, jeżeli chodzi o energię produkowaną z węgla, kiedy chodzi o rozwój sieci przesyłowych, bo my możemy oczywiście wszyscy sobie założyć fotowoltaikę, tylko że my nie mamy sieci, żeby to przesyłać. Jeżeli chodzi o legislację w tym zakresie, to wszystko było spóźnione. I możemy tak mówić o wszystkim. Reforma wymiaru sprawiedliwości. Kolejny, mój konik. Ale reforma służby zdrowia. My wiemy, dlaczego i gdzie popełniono błędy. I musimy zrobić wszystko, żeby tych błędów już nie popełnić. Ale też, jesteśmy o to mądrzejsi, ale też musimy się wsłuchiwać w głos społeczeństwa i musimy dostrzegać w tym społeczeństwie każdego, a nie tylko tego, kto jest naszym zwolennikiem. Każdego, bo każdy jest ważny. Bardzo dziękuję za rozmowę.